prowadzimy się na czuwaniu przed zesłaniem Ducha Świętego. Przeżywamy je jako uwieńczenie drogi, którą rozpoczęliśmy w środę popielcową. Które przypomniały nam prawdę obecności i działaniu Ducha Świętego w dziele stworzenia, w historii Starego Przymierza, w życiu Jezusa, w nauczaniu Jezusa, w życiu Kościoła i każdego z nas. Była to dla nas okazja do uwielbienia Ducha Świętego i wzbudzenia w sobie jeszcze większego pragnienia, aby On przeniknął całkowicie nasze życie.